Polskie Radio Białystok. Proponuję dzisiaj Państwu przekąskę z sera koziego. Może być to przekąska właśnie na jakąś imprezę, a także jako dodatek do sałatek. I tutaj mamy olej. Olej rzepakowy na zimno tłoczony. Wytłoczyłam ten olej sama z bardzo dobrego rzepaku, z wiadomego źródła. Do tego będą też dodatki ziół. Zioła skomponowałam też sama. Jest tutaj kolendra, są pomidory, czosnek niedźwiedzi, kozieradka, czarnuszka, czosnek. To będą przyprawy, które dadzą bardzo fajny smak temu serowi. I kroimy ser. Ser kroimy w taką kostkę. Kostka nie może być za drobna, musi być, żeby nie trzeba było tego łowić potem z tego oleju. Kroimy na taką kosteczkę. Wkładamy tą kostkę do słoika. Ser kozi bardzo zdrowy. Ser kozi. Dodatkowo pani dokładnie wie, jak został zrobiony. Tak, ser robiłam sama od moich kózek. Kózki są karmione naturalnie, więc i te sery są też bardzo smaczne, bez żadnego posmaku. Dodaję do tego łyżkę ziół. Ziół można nie żałować, ponieważ te zioła nadadzą później taki fajny posmak serowi. Zalewamy olejem. Olejem rzepakowym, ale może być to też każdy inny olej na zimno tłoczony, który też nada smak temu serowi. I tak ser zrobiony można, zamknięty pokrywką, można przechowywać w lodówce. Trzeba przechowywać w lodówce. I fajnie, jak on trochę postoi w tym słoiku, nabierze smaku od oleju, od tych ziół. Także będzie pyszny. I w takim oleju możemy zrobić różne sery, nie tylko ser kozi. My robimy też sery krowie i owcze i też zanurzamy je właśnie w takim oleju. Polskie Radio Białystok.